Po prostu porządny chłopak wiejski, pracował w lesie, wykonywał różne czynności w gospodarstwie, takie jak wtedy na Podhalu. A więc trzeba było paść krowy, to paść krowy, trzeba było rąbać drzewo, to trzeba było wycinać drzewo. Instynkt jest to głos pobudzający człowieka do jakiegoś czynu, nieraz wbrew zasadom rozumu. No to on więcej się kierował instynktownie. Wiadomo było, że jeżeli UB czy PPR dokonają jakiejś represji na miejscowej ludności, jeżeli będą aresztować ludzi, to prędzej czy później spotka ich kara. Nie był za wykonaniem wyroku. Nie ma mowy, on nie bierze odpowiedzialności. To nie było mowy, żeby on zabijał kogoś, chyba że rozbroją albo w czasie wymianie ognia. Wierzył w to, że w jakiś sposób tą Polskę powojenną można zmienić. To mu wpojono w roku 45 w partyzance, to mu wpajano wcześniej, w czasie wojny w jego rodzinnej miejscowości. I próbował to aż do końca, aż do roku 49. To swe życie ze śmiercią sprzęga. Ten ma prawo gwizda na ten świat. Na mnie straszna radziecka potęga, a kula w szeregu to jest mój brat. Naprzód, wciąż naprzód dążymy do celu i śmierci wciąż w pysk patrzymy. Idziemy tam, gdzie każą nam. I on chciał, żeby ktoś mu dał rozkaz zrobić, ale żeby on wiedział, że to nie jest jakieś fałszywe. Zdradziła łączniczka oddziału, wcześniej łączniczka również ognia. Doprowadziła ona do szeregi oddziału agenta Mariana Sturzyńskiego. Ten agent obiecywał Stanisławowi ludzi oraz jego podkomendnym możliwość przerzutu na zachód, możliwość szkolenia, działania w takiej szerszej organizacji. W wyniku zdrady jego oddział został rozbity, on sam pochwycony i w 1950 roku stracony. W Krakowie. Człowiek ma być człowiekiem. I Harnasz takim człowiekiem był.